To jest ta lekcja, w której musisz nauczyć się myśleć w inny sposób. Musisz nauczyć się myśleć ciągle o pieniądzach, musisz myśleć o nich 24 na 7. Zastanów się, jak ostatnio poszedłeś do restauracji, albo poszedłeś na przykład na zakupy, kupiłeś coś. Kupiłeś coś na pewno, kurwa, no nie ma chuja, że nic nie kupiłeś. Kupiłeś coś i czy zastanawiałeś się w ogóle dlaczego to kupiłeś? Czy kupiłeś to dlatego, bo był fajny materiał na tego ciuch był zrobiony z fajnego materiału, czy to może dlatego, że cena była za niska, czy może był fajny klimat, czy może ekspedientka uśmiechała się do ciebie, bo głupio ci to mówi i kupiłeś to gówno? Zastanów się, zastanów się w jaki sposób pieniądze są ci zabierane z portfela. W jaki sposób jest tak, że masz na przykład 1000 zł na koncie, a wieczorem masz już na przykład 200 zł. Co się stało? W jaki sposób te pieniądze ktoś ci ukradł z portfela? W jaki sposób ktoś ci zabrał te pieniądze, i dlaczego ty zdecydowałeś się komuś dać to, dać swoje pieniądze? Jeśli zaczniesz w taki sposób patrzeć, zaczniesz inaczej myśleć, powiedzmy, jedziesz do, nie wiem, no, idziesz do restauracji. Czemu kupujesz, kurwa, akurat pizzę? Czemu kupujesz, nie wiem, jakiś makaron? Czemu akurat ten, czemu nie tamten? Czemu ta restauracja, a nie tamta? Przecież obok masz drugą. To czemu przyjść do tej? Co Cię skłoniło do tego? Co sprawiło, że ty się tam znalazłeś? Dlaczego tam są ludzie? Zobacz, zobacz, zobacz. Stoisz przed restauracją, widzisz, tam jest w chuj ludzi. Dlaczego tam jest w chuj ludzi? Czy tam jest dobra obsługa? Czy tam jest dobra pizza? Czy jest dobry klimacik? Czy tam dobra muzyka gra? Cokolwiek. Skup się na tym, a zaczniesz myśleć inaczej, w inny sposób. Zaczniesz, kurwa, pojmować to. Możesz się sam nauczyć tak naprawdę biznesu. Może kelnerka była miła, a ile, ile kurwa, tak naprawdę szef zarabia, ile oni zarabiają. Dlaczego kelner jest taki uśmiechnięty do mnie? Może dostaje dużo napiwków. Zacznij kminić w jaki sposób, w jaki sposób pieniądze są ci zabierane. Dlaczego przychodzisz, płacisz za to i po prostu przykładasz, przykładasz kartę, przykładasz kartę czy tam gotówkę i płacisz za to. W taki sposób możesz się sam nauczyć tak naprawdę biznesu. Nie musisz nie wiadomo jakich kursów kurwa przebyć. I teraz jeśli już rozkminiłeś tak, usiadłeś sobie, a musisz to codziennie rozkminiać, ale już tak usiadłeś sobie, rozkminiłeś, okej, okay, tu, 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 to, bo to jest w taki sposób zrobione, tutaj mają to fajne, tutaj mają fajną obsługę, tutaj zamówienia szybko doszły, tutaj ktoś był miły i tak dalej, i tak dalej. Teraz pomyśl, co Ty byś mógł zrobić lepiej. Nie wynajduj koła na nowo, tylko zrób coś lepiej. Może przesyłka na przykład nie była, na przykład masz kuriera, tak jak mówiłem wcześniej, który Ci na przykład dostarczy paczkę w dwa dni albo w jeden dzień. No jak mogę to ulepszyć? Jeśli chcę na przykład założyć firmę kurierską. No dobra. No to ja chcę paczkę dostarczyć tego samego dnia. No i już tu jesteś lepszy. Może to by były po prostu jakieś produkty tylko dla facetów. No to kurierami mogłyby być tylko ładne kobiety. Pomyśl co mogłobyś zrobić lepiej. I zaczniesz generować większe pieniądze.